pani autorką książki o Marii Kaczyńskiej, Dama. Czy pani w ogóle kiedykolwiek poznała świętej pamięci Marię i Lecha Kaczyńskiego? Dostawałam bardzo piękne, bardzo wysokie odznaczenie państwowe od pana prezydenta i było przyjęcie w ogrodach pałacu i wtedy poznałam pana prezydenta oczywiście i panią Marię. To był po raz w życiu, kiedy uścisnęłyśmy sobie dłoń. Jaką osobą była Maria Kaczyńska? Jak rozmawiałam z panem Jarosławem Kaczyńskim, to mówię, że ktoś mi powiedział, że pani Maria się tylko jego troszkę bała. On mówił, o nie, to ja się jej bałem. Ona była niezwykle silną osobą, rzeczywiście. Pani Maria ma wadę serca, jako mała dziewczynka. Matka zadecydowała, zostawiając męża w Złotowie i wyjechała z nimi do Rabki. Tam wynajęła pokoiczynę jakąś. I tam zaczęła pracować jako pielęgniarka w sanatorium dla dzieci, prawda? I tam pani Maria kończyła liceum, tam miała koleżanki, tam chodziła na lekcje muzyki w tej Rabce, więc tam było bardzo, bardzo biednie, ale bardzo pięknie. Ta decyzja matki właśnie była tutaj kluczowa. Bo i pan Konrad, którego poznałam, brat pani Marii, już nieżyjący, też był szalenie słabym dzieckiem i te dzieci tam stanęły na nogi, a pani Maria wyszła z Rabki wspaniale grając na fortepianie i z perfekt francuskim, jak się potem okazywało przy spotkaniach z różnymi głowami państw, ale też z ekipami telewizyjnymi czy prasowymi. Co pani może powiedzieć o niej jako już o takiej kobiecie 18-20-paroletniej? Skłonna do wszelkich szaleń z kolegami, z koleżankami, chodząca na koncerty, słuchająca muzyki każdej. I tak ją wszyscy pamiętają, jako osobę, jeszcze udzielała cały czas korepetycji, bo ona z tych korepetycji się utrzymywała, no nie miałem jej kto utrzymywać. Bardzo chętnie wspomina ten okres studiów, jak czas takiej wolności, zachłyśnięcia się i sztuką, kulturą, tym wszystkim, co ją interesowało. Mówiono o niej, że ładnie się ubierała. To, co wiem z relacji jej koleżanek, przyjaciółek, kolegów, ale też prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi, te cudowne garsonki pani prezydentowej, jakżeż ona się świetnie ubierała. Otóż mama jej, to musiała być rzeczywiście bardzo silna osobowość, szyła, wszystko szyła, projektowała sama ubrania i to mówili o matce jej, że była zawsze znakomicie, tak niezwykle oryginalnie ubrana. I pani Maria też. I pani Maria jakby odziedziczyła to po niej i to było, trwało do końca, bo stąd zachwyt dzisiejszego pana prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy prawnika prezydenckiego, nad tym, jak ona się ubierała. Jak spotkali się z Lechem Kaczyńskim, jak ta ich historia wspólna się zaczęła? Opowiada jedna z przyjaciółek pani Marii, że któregoś dnia Marylka do mnie wpadła i mówi, słuchaj, poznałam takiego cudownego, na całe życie. Ona mówi, no to pokaż mi go. No i jakoś tam zaprosili się na herbatkę, we trójkę. I ona powiedziała, no tak. Także pani Maria bardzo wiedziała, czego chciała. I dobry los, i tak to czytam ja, ale też jej przyjaciele, jej znajomi, jej rodzina. Dobry los postawił na jej drodze pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I tworzyli parę idealną, tak jak znów powołam się na prezydenta Dudę, że się wszyscy zazdrościli takiej czułości w każdej sytuacji, takiej umiejętności odrywania się od bieżących rzeczy, patrzenia na siebie i znajdywania swojego świata, gdzie był ten odpoczynek, no i te psy pętające się wszędzie wokół, bo oni obydwoje kochali zwierzęta i te szczęśliwe zwierzęta, jakieś kundelki pętające się pod Pałacu Prezydenckim, zakłócające konferencje prasowe. To było urocze w takim najlepszym stylu. No, oni musieli się przenieść do tego Pałacu Prezydenckiego, ale
bardziej sobie cenili na przykład mieszkanie na Powiślu. Nie byli zachwyceni, ale oczywiście urządzili sobie ten pałac po swojemu. To znaczy tam rządził złośliwy pies Tytus, a wcześniej jeszcze jeden pies. Jest takie przepiękne zdjęcie, jak kaczki, stado kaczek, kaczki idą gęsiego z parku Pałacu Prezydenckiego przez Pałac Prezydencki i wychodzą na front od krakowskiego przedmieścia. Oni, tam jednak dużo zieleni było, więc to dla nich było ważne. To dla nich było ważne. Czuli się tam w pewien sposób wolni. Natomiast ten czas mieszkania na Powiślu, dla kogoś, kto chce opisać osobę, to najlepiej się chyba ją opisuje przez ten właśnie czas. Panią Marię znali wszyscy. Mam tu wywiady z dwoma paniami z Mięsnego, z panią z Warzywniaka, tak, z panią z księgarni. Te panie bardzo długo nie wiedziały, że ta miła osoba, która przychodzi do nich i gawędzi z nimi, to jest żoną prezydenta Warszawy wówczas, bo to było wtedy. Dowiedziały się bardzo, bardzo późno. I ja tam byłam. I oni tak pięknie, wrażliwie przyjęli tę wiadomość straszliwą o śmierci pani Marii. Przyjęli tak, jakby odeszła najbliższa im osoba, bo właśnie pani Maria rzeczywiście taka była, z takim szaloną łatwością nawiązywania kontaktu. No i jeszcze z poczuciem humoru gigantycznym. No. A jak pani zdaniem ona się odnajdowała jako pierwsza dama? Czy to był świat, który był jej bliski? Ja odnoszę wrażenie, oglądając jakieś materiały archiwalne, że od choćby właśnie ten język, te języki obce, które znała i pomagały w tych kontaktach, zawsze była uśmiechnięta, kiedy miała kolejne delegacje. Chyba można powiedzieć, że się w tym dobrze sprawdzała i odnajdowała. Znakomicie, dlatego że ona była niebywale towarzyska. Poza tym w takim wywiadzie dla telewizji francuskiej, który też mam, mówi, przecież ja nie miałabym szansy, żeby poznać głowy państw, zaprzyjaźnić się z żonami głów państw. Życie mi dało tę szansę, a ona tę radość z poznawania ludzi. Czy to były panie z Mięsnego na Powiślu? Czy to były żony najwyższych dostojników największych państw świata? Zawsze ciekawość i zawsze wychodzenie naprzeciw. No, piękna cecha. Ona się w tym spełniała. Pani Mario, to w takim razie proszę mi powiedzieć, jak myśli pani, z czego wynika to złe postrzeganie pary prezydenckiej wtedy, kiedy pan prezydent rządził, wtedy, kiedy pani Maria była pierwszą damą? My z tym do czynienia dzień w dzień przed katastrofą smoleńską, a po katastrofie smoleńskiej paradoksalnie jeszcze gorzej. I tak już zostało. Przyjechała do pałacu ekipa Francuzów. Robili wywiad z panią Marią i mówi tak, pytają, czy obaj bracia są demokratami? Takie pytanie. Takimi mocnymi, twardymi, przywiązanymi do demokracji politykami. Pani Maria mówi, tak, jak najbardziej. Na pewno nie są żadnymi ksenofobami, co tam jeszcze o nich mówią. Nie są żadnymi antysemitami, zawsze z tym walczyli. Także to, co pisze się o nich, że ksenofob, antysemita i zwraca się do pani Izy. Izo, co tam jeszcze? Iza Tomaszewska odpowiada, kartofel. O właśnie, kartofel. To wszystko nieprawda. Oni są tolerancyjni, bardzo prawi. Pytają, że mówi się o Kaczyńskich, że nacjonaliści, populiści. Skąd to się bierze? Pani Maria mówi tak. Nie mam zielonego pojęcia. Mnie to też zastanawia. I naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło, komu to się urodziło w głowie. Bo ani mąż, ani szwagier nigdy tacy nie byli. Tak, tak, to jest bardzo ciekawe. O, kiedyś na początku lat 90. pisano nawet, że jeden z Kaczyńskich jest Żydem. Więc pani Maria dowcipem to załatwiała. Ale pani Fałtyn Kubicka, jej przyjaciółka, mówi, że przed śmiercią była na Sylwestra spędzała z nimi. Marylka była taka nieobecna. Tego było już za dużo. I mówi, może ona coś przeczuwała, ale tego było już za dużo. Pani Maria miała tę siłę, że umiała zareagować, umiała właśnie no, zrobić w konia tych biednych Francuzów, którzy chcieli portret antysemity zrobić, ale nie wyszło. Natomiast byli tym śmiertelnie zmęczeni. O tym mówi przyjaciółka pani Maria. Przed nami jest tylko to, żeby pamiętać, żeby nie zapominać, żeby mówić prawdę i pokazywać tych pięknych, głęboko skrzywdzonych ludzi, którzy zostali
o wdowy, sieroty i tak dalej, że heroicznie niosą ten swój los. To są bohaterowie. O nich nie możemy zapominać. Dla mnie zawsze jak mam jakiś problem czy kłopot, to myślę, że jaki problem, jaki kłopot. Przypomnij sobie tego, Ewę Błasikową, Ewę Kochanowską, Jacka Świata, Andrzeja Meloka, Małgosię Wasserman. Co oni przeżywają, jak oni żyją. Nasze kłopoty są... Gdybyśmy o tym pamiętali, to byśmy wyszli, po prostu pamiętali tylko o wdowach, sierotach, wdowcach, braciach, siostrach, to byśmy z tej katastrofy wyszli silniejsi. I jeszcze jakby biorąc przykład z tych ludzi, którzy tu są, żyją, pokazują nam, jak się niesie takie nieszczęście.